Obviously. Obecnie jestem zawodniczką MMA. To są mieszane sztuki walki. Muszę znać chwyty w parterze, w stójce. Niedawno odbyłam pierwszą swoją walkę w MMA. Serio? No i skończyła się ona remisem. Jest siła, moc i pewnie też branie? Na ten moment nie jestem zainteresowana. Po prostu ja teraz robię karierę i nie wyobrażam sobie po prostu, żeby w jakiś sposób ktoś mnie hamował. Nie dasz się zamknąć w klatce. No nie mogłam ubierać się jak chcę, być wyzywająca. Kontrola, gdzie idę, o której wrócę. Okay. No po prostu jedna wielka katastrofa. Widzę teraz, jak się moje życie odmieniło, od kiedy jestem sama. Co głosiej? Po prostu czuję, to jest najlepszy okres w moim życiu, jaki mam po 30, naprawdę. Ile ona ma lat? Widać, kto tu rządzi. Teraz żaden ci nie podskoczy. Lubisz wyciskać siódme poty, a prawdę jak wyciskasz? Użyję swojego oczywiście uroku osobistego. Jak myślę, 40? Że jeżeli jakiś mężczyzna szanuje swoją partnerkę, no to nie będzie próbował nie całować się ze mną, za bardzo, za mocno mi dotykać, że będzie taki nieśmiały, że nie będzie tak wyzwolony jak ja. Po prostu użyję pewnych takich. Implanty w MMA powinny być nielegalne? Spowodują to, żeby on się badają armor. Otworzył i prawda? Pokazał mi to. Że nie jestem singlem, bądź jest singlem. No ale w mordę można dalej walić. Lekko nie będzie. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Proszę. Cześć. Hej. Bardzo miło, Patrycja. Tak. Patrycja postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. O proszę, zaszalał! Randki z ukrycia obserwować będą. Zaczyna się. Na gruło leci, aż tak się nie spodziewało. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Powiedz mi, na co muszę chodzić? Zobacz się za klank. Nie krępuj się. Na całą chęć? Sekiro, a ty wypieprzaj do domu. Jeżeli Patrycja odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Czas na prezentację uczestników. Zobaczmy. Bill już się rozgrzewa potem i pręży muskuły. Cześć, jestem Bill, mam 21 lat. Interesuję się sportem, muzyką. Na co dzień jestem księgowym i mam ładną dziewczynę, nazywa się Alicja. Bill. Paweł relaksuje się na łonie przyrody. Cześć, na imię mam Paweł, mam 42 lata, jestem z Warszawy, pracuję w biurze podróży, jestem w związku z Malwiną. Aha. Czemu mamon? Sylwester to mocny zawodnik i trudny przeciwnik. Mam na imię Sylwester, pracuję w branży motoryzacyjnej, interesuję się sportem, MMA, sztuki walki, jestem singlem. To niezłe ciacho, o kurde, NPC. Alicja nie ma na co random Bruce'es. Bill jest pewny siebie i to dużo, dużo daje, przyciąga bardzo kobiety. To, że jest zabawny, spontaniczny. My jesteśmy bardzo podobni z tym, tak? No tak, on pracuje jako model, ja też jako modelka. Nieźle się dobrali. Bill, co model robi? Jak wygląda praca modela? Nie mam jakiegoś takiego typu dziewczyny. Moje poprzednie dziewczyny wszystkie były blondynkami przed Alicją. Pałę? Ale no, co popadnie, zobaczymy. Modelujesz. Bill spróbuje ograć singielkę. To będzie ciekawy pojedynek. Z dziewczyną na pewno wszystko na spontanie, bez strategii do tego podchodzę, ale myślę, że urok osobisty, mi się wydaje. Urok osobisty śmigło robi? Umiem wymyślać po prostu. Dobra bajera to podstawa. Trzeba jeszcze ogarnąć kwadrat. Bill z Alicją mieszkają z babcią. I jest tu trochę damskich rzeczy. No to teraz te rzeczy trzeba powyciągać, nie? Trzeba. Zobacz, co tam jest. Czekaj. Większość rzeczy prawdziła babcio. No, ale coś tu trzeba, tą torebkę żeby też na pewno. Żeby nie pomyślała, że jakieś dziewczyny. To do twojej babci resztę wszystkie. Tak, żeby nic nie wyglądało. Nie, to też swetr. Jestem Żydem, więc się chcę. Dziękuję bardzo. Walong podkreślenie dał na Golibordę 5 zł, to widzimy się za pół godziny, like, papa, widzowie. Papa, dzięki. Twojej babci.
są, no będziesz musiał powiedzieć jej, nie? Że tutaj większość, bo my niedawno się tu, ty niedawno się tu przyjechałeś i tyle, nie? Brzmi rozsądnie, ale czy singielka w to uwierzy? Susi skin lekko. Nie wiem, ta babcia więcej kosmetyków ma niż ja. Dobra, to co? Pierdzielę, ile tych rzeczy. Jestem bardzo otwarta, żywiołowa, nie boję się mężczyzn. Potrafię filtrować, także dam radę. Ciekawe. Babcia w tapczanie gnije pewnie. Ale skąd takie info? Czy dasz radę zjeść garnek makaronu? Bill się nagotował. To co, ja tu skończę ugotować makaron, a ty lecisz, bo zaraz ci przyjdę. Powodzonka. Dzięki. Do zobaczenia. Skąd to w niej? Aha. Popsiukaj się perfumami może. No dobra. Alicja, już się chowaj. Zaczynamy. Czy Billowi uda się wkręcić singielkę? Hej. Cześć. Cześć. Ja, Patrycja, bardzo miło. Róża na ciebie. Jaka śliczna róża. Dasz buziaczka? Oczywiście. Mua. Zapraszam. Ty, a Bill to skrót od czego? Rożpla. Ale się postarałeś, ale... Oczywiście, jak tak. Masz tutaj cukiereczki. Jest za sztuczna dla Billa. Proszę, dla ciebie. Bill nie wydaje się być zawiedziony. Robi się niebezpiecznie słodko. Jak smakuje ci? Wyśmienity, najlepsze jakie jadłam w życiu. Niech Bill robi co chce, ja mu niczego nie zabraniałam. A twoja dziewczyna lubi bzaki? Nie mam dziewczyny. W ostatnim czasie to może trochę przerwy miałem. A jak długa była ta przerwa? 2-3 miesiące, jestem już... Na chwilę już nie jestem z związku. Może wypełnimy tę przerwę? W jaki sposób? No dzisiaj mamy randkę. No już wypełniliśmy w takim razie. Tak? Może jakiś mały masażyk ja tobie albo ty mi? O matko, jakie teksty. Myślę, że jest ciepło. Ona się maluje codziennie, nie umie tego robić? Jak to? A powiedz mi, proszę, podobam się tobie, jestem w twoim typie? Oczywiście, że mi się podobasz, bardzo ładnie wyglądasz. Może ci w tym pomoże, ty im pomogłeś, co? No czemu nie, możesz mi ściągnąć. Tak? No, rączki do góry. Jest przyciąganie. I co teraz? Pora na kolejny krok. Jaki szon? Co za żenuła. Pozwól, że się do ciebie przybliżę. Ja pierdzielę. Podobno jestem dobrą masażystką. Tak? No to testujemy. No nie, Boże, co ona mu robi? Ugniata go, jest. Czyli co? Myślę, że będzie druga randka? Myślę, że tak. Mnie? Tak, zaproszę. No skoro mieszkasz... Może już nie tym razem w tym mieszkaniu, bo jest na sprzedaż. A, szkoda, wiesz co... Od babci. Ty, serio chyba babcia gnije w tapczanie. Myślałam, że mieszkasz sam i mógłbyś mnie nawet jutro zaprosić do siebie. Typowa stara baba, która zobaczyła młodego i próbuje podbudować sobie jego, ta? Tak jest? Chłopakiem jestem ciekawa, jak ci się masaż podoba. Może przejdziemy do mojego masażu? Jest bajeranta, tutaj taki jakiś sztywny jest, nie wiem o co chodzi. I potulny jak baranek. Co nie myślisz? Podoba ci się z wyglądu? Nie. Masz super tatuaż ogólnie. Nie wiem dlaczego on się tak wstydzi. Widać, że jest zawstydzony. Może dlatego, że wie, że wszystko widzisz. Tylko... Nie, mam powaga. Mam nadzieję, że rzeczywiście jesteś singlem i że nikt nie będzie mieć nic przeciwko. Nikt nie ma nic przeciwko. Spotkaniom, tak? Ja też nie mam nic przeciwko. Ciekawie się zaczyna robić, ciekawie. Masz jeszcze jakieś dla mnie atrakcje? Czuj, cyce wygląda jak piłki gumowe. Makaron mogę nam przynieść. Możesz mnie nim nakarmić, jak będziesz chciał. Jasne. Taki skin chyba. Zrobię dla ciebie wszystko, ale wcześniej zajrzę do Alicji. Strasznie ci drgała warga, jak cię masowała. No, a tymczasem singielka przegląda szafę babci. Podotykaj ją, wiesz, o tak, coś tam u góry. Spójrz na nią, tak. Wiesz, musisz ty inicjować kontakt. To wygląda jak kobiece. Małe, małe kobiety, ciuszki. Dobre cyce? Słuchaj, dobre cyce to w Biedronce na mięsnym dziale, a nie u tej baby, rel? Kurczaka. Ten taki styl. Ach ci mężczyźni, czyli kilka słów o małżeńskich sprzecznościach i paradoksach. Ojej. No chyba po babci to nie zostało. No powiesz, więc że tak nie pisz. Na miesiące. I że ty tu niedawno się wyprowadziłeś tak naprawdę. Zobaczymy ją zaraz. Czy pokażę suta? No tak. Dobra, zrobię tak jak chcesz. Nie dobrze. Odwagi, możesz popłynąć, masz przyzwolenie i nie zapomnij. Gdzie się na pomarańczowym YouTubie? Już do ciebie. Jaki manik? Chyba zgłodniała przez żołądek do serca. No tak, spodobał się, wiem, ale to dobrze.
Sraczka? Wyśmienicie. Jesteś na tyle, no, ja na tyle dojrzały, tak, że zgniła pomarańcza. Potrafisz o siebie zadbać. Tak, pracuję z domu, także jestem księgowym. Bardzo często i sam w domu przebywasz? No tak, 2 miesiące temu moja babcia zmarła. Aha, rozumiem. Ty miałeś rację, widzu, z tą babką w styropianie, znaczy tapczanie. Wszystkie rzeczy, od niedawno tutaj jestem. Oczywiście szkoda babci, ale to prawda. Wow, Alicja, zakryj oczy. Wow, no ja się załamią, kurwa. No ja myślałam, że się przeliżą, a nie tak tylko. To ja jeszcze przy okazji bitu śmietany. Co jest? Chyba, że Alicja wnosi sprzeciw. Normalnie się potem czuję, pocałowali się i tyle, no. Wszystko jasne, ale teraz czas na przesłuchanie. To co? To co, pomogę ci? A co to za ubrania tutaj leżą? Musiałeś mieć bardzo młodzieżową babcię, bo ja... Podobne katanki noszę, jeszcze w moim rozmiarze. Podobne? Bo też jesteś babcia. W jakim stylu? Bardzo filigranowa kobitka. Nie mam pojęcia, co jest w tych szafach, bo nie mieszkałem tutaj wcześniej. Ale tutaj nie tykałem. Naprawdę 2 miesiące nie zdążyłaś. Babka! Babka, robić pizzę? Nie wyrzucałem rzeczy. No comment. Może wykorzystamy tę bitą śmietankę, wino grona. Z wielką chęcią. Daj już spokój z tym śledztwem. Szkoda czasu. Na cycki daj. Zacznie od ust. Powoli, do celu. Takie słodkie usta, ciężko się opanować. Gorący jednak chłopak z ciebie. Mhm. To twoja kolej. Mhm. Alicja z wrażenia zamilkła. Patrycja ma coraz większy apetyt. Mhm. Lubię, jak ciocia przyjeżdża. Na grubo, aż tak się nie spodziewało. To co teraz? Może mały sparring? Jestem zawodniczką MMA, wiążę z tym przyszłość. To co, może pokażesz mi jakieś tam triki, co tam umiesz robić z tego MMA? Nikt mi związku nie rozbije. Jesteś singlem czy nie? Oczywiście, że tak. Tak? Jestem singlem, naprawdę. Ty, a ona bierze coś, jak ćwiczy? Poddaję się. Nie, o Boże, co? Nie, ona nie trenuje. Jak ona o tak robi. Czy mógłbyś mi pokazać łazienkę? Oczywiście, tędy, na lewo. Dziękuję. Koniec rundy. Czas na przerwę. To trzeba mu zrobić to przeszukanie. Alicja, nie na za wiele mu pozwalasz? Co, dobrze całujemy? Muszę jeszcze chyba wytestować. Kurde, z tą babcią to jest niemylące właśnie. Kurde, gdyby tych ciuchów nie było, to bym powiedziała, że te katanki jeansowe. Przyjechałem do chaty dziś z Krakowa ze studiów. Mama mi gada, że ogląda taki głupi program Gry Małżeńskie. Ta? Mama jest widzką? Jaki nick? Wypadam. I tą śmietaną, to by się... Ja miałam nadzieję... Powiedz, żeby zmieniła nick na Mama Solka. To by było już ogólne. Na 100% by ją przekonało, że nie masz dziewczyny. A singielka dalej szuka. Czemu ona wygląda? Nie, on wygląda jakby miała... Nie, to ona czy on? W policzkach piłki golfowe. O proszę. Musisz się przekonać. Kto? Witam cię, Kwiatek. Wybrałam nam karty. Zadania dla niego. Mamy grę wstępną. Masakra. Jak na playerze? No to zaproś tu. Siedzi wygodnie na łóżku, a partner między jej zgiętymi, rozchylonymi kolanami. Partner zaczyna wszystkie czynności jak przy tradycyjnym kunlilingus. Na pierwszej randce takie rzeczy grubo. To, co jest odkryte, może możesz się tym zająć. Mhm. Bill nie ma... Ona występuje w Love Never Lies, Polska, na Netflixie, 2. edycja. Porów. Dzięki, wiem granicę. Czego nie oglądać. Alicja, co ty na to? Nie jesteśmy otwartym związkiem, ale ja nie mam nic do tego, jako sobie pracuję jakąś dziewczynę. A to nie koniec. Bill się rozkręca. Ja pierdzielę. O proszę, zaszalał. Bill, wyhamuj. Dziewczyna patrzy. Zapomniałaś? No zatkało mnie. Grubo się tam bawi. Chyba już muszę, bo się gorąco. Czy ciocia nie przesadza? Tak intymnie się zaczęło robić, że nie będzie na, nic na mnie zostanie następne spotkanie, słuchaj. Właśnie trzeba wszystko zostawić na następne. Nie spodziewałam się, że to będzie aż coś takiego. Nasz huch, dlatego mieszkał z babcią. Szczęście, to już koniec. Balon w kształcie serca na drogę i nara. Ciekawa teoria. Ci
Myślę, że ją przekonał. Myślę, że jego wybierze, że jest singlem. Zobaczymy jak reszta. Bill się spisał, dał z siebie wszystko, ale czy przekonał do siebie singielkę? Z tymi rzeczami trochę niektórymi. Trochę udało i będzie trochę nad tym rozkminiać. Ty, jednak Bill, ale jedno ly. Ale stwierdziłem, że jednak muszę zrobić Bill. O krok bardziej. To nie jest Bill, tylko Bill. Bill. Nie Bill, tylko Bill. Rozumiesz? Bill. Byłeś. Hej, do przodu. Alicja debil. Może dać ci powalić. Ciekawie się to oglądało. No, bo chodzi o to, że to nie jest Bill, tylko to jest Bill. Kumasz? No, jedno ly. Kumasz? Nie no, hardcore. Chciał mnie karmić. Jak ona chodzi? Kto? Bardziej do przodu. Byłeś. Hej, singielkę? Trochę pisał. Dał z siebie wszystko, ale czy przekonał do siebie singielkę? Jezus Maria. Trochę się tam udało i będzie trochę nad tym rozkminiać. Nie tak się zachowuje na randkach. Ma trudno się tak chodzi, ale nie? Stwierdziłem, że jednak muszę zrobić o krok bardziej do przodu. Byłeś. Robi X. Hej, do przodu. Alicja. Robi X. Też pracuje na takiej stronie ponoć. Ale to tylko fake news. Ciekawie prawdopodobnie. Bo widz mi powiedział. Nie no, hardcore. Chciał mnie karmić. Tutaj bitą śmietanę, tu z piersi, tutaj w usta, żeśmy się pocałowali. Nie wiem, albo ma taką... Wiesz co znalazłem na TikToku? Jak ziomek normalnie gra Fortnite i nie poszedł do szkoły i matka mu... A to stare chyba. Bardzo otwartą, która zobaczyła, okej, zachowa się bez mnie w porządku, bał się jej dotknąć. To teraz pozwolę mu na więcej, bo zachowa się bez mnie w porządku. Może tak być. Czułam, że to jest gra. Sama Billa namawiałam do tego, żeby ją przekonał w każdy możliwy sposób, że on jest rzeczywiście singlem. Ona chodzi jak z GTA San Andreas, no. Mi się śmiać chciało. I... Próbowałem ukrywać to, że mi się śmiać chce i dlatego mi tak jakby latało, nie, tutaj. Okej, okay, no i wyglądałeś po prostu bardzo sztywno. Zestresowany też trochę byłem, ale też próbowałem się nie śmiać. Ale poradził sobie, nie ma na co narzekać. Teraz do gry wchodzi Paweł. Niezły był z niego numer, ale zmienił się od kiedy jest w szczęśliwym związku. Przede wszystkim lubimy podróże, ponieważ Paweł pracuje w biurze podróży. Podróżujemy dużo, często. Jak tylko na to czas pozwala, to wyjeżdżamy razem. Trafił swój na swego. Silanka trwa na pluki, całego. A co ty na to, żeby zamiast gry małżeńskie wstawić pluki? Dobra decyzja? Czas na łonie natury, chodzimy też na jakieś piesze wycieczki, rowerowe wycieczki. Jest romantycznie, a podzielisz się nim z singielką? No ja raczej bym się nie chciała dzielić z Pawłem, że tak powiem. I mam no, takie swoje zdanie, że jednak jak się jest z kimś, no to... To po co bierzecie powinno udział? Być na wyłączność. No zobaczymy jak dzisiaj wyjdzie, jaka będzie ta singielka. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie pod kontrolą. Mam czasem inne zdanie, z czym Malwina czasem się nie zgadza. Ja jestem za otwartymi związkami, jestem oho. Także za delikatnymi zabawami. Można się bawić, nie radzi. Dobra, na ile procent ją zdradza? Pieprzy to, na ile? No, powiedz. Nie raniąc drugiej osoby. Tylko jak oczywiście druga osoba o tym nie wie. Może nie ma. Może tak on nie i ma. Tak połowę wytnął. No cóż, Malwina musi mocno cię kochać, skoro to znosi, ale nie mi to oceniać. Lepiej zajmijcie się porządkami. Teraz zobaczmy, czy wszystko jest tutaj gotowe. Czy Malwina, wiesz co, trochę mi nie pasuje te mieszkanie, takie babcine. No ale to specjalnie wzięliśmy twojego dziadka do... No ja wiem, ale to dziadek, wiesz co, chodź. Dobra, w topczanie? Taka jest koncepcja, poczekaj, muszę zobaczyć. Dobra, weź tutaj jakieś staniki. Chyba tak, Rukaszu, no. Pośpieszcie się, bo singielka nadchodzi. Kurde, gdzie ja jestem? Gdzie oni mnie wywieźli? Jeszcze buty sobie upierniczyłam. Ciekawe, kto mi za nie zwróci. Weź tą zieloną, to chyba też ciotki jest. Tak, to ciotki. Dobra. Nie wiem, gdzie oni mnie wywieźli, ale... Damy i wieściaczki, nowy sezon. Po programie. Robi się nerwowo. Na pocieszenie... Wsiada dwóch gejów do taksówki, jadą w pewnym momencie. Jeden z pasażerów mówi, przepraszam, mogę sobie pryknąć. Taksówkarz nie ma sprawy, klient nasz pan. Jadą dalej i nagle drugi gej się odzywa. Przepraszam, mogę sobie pryknąć. Spoko, Jadą dalej, nagle taksówkarzowi się zachciało. Nie obrażą się panowie. Gej to gej. Bonzel, ty jesteś debilem. Dam ci zarobana. Czemu zmarnowałeś mój czas wklejając takie gówno żart na czat?
Odpowiedz mi na to pytanie, zanim cię zbanuję, bo chcę tylko zobaczyć twoją odpowiedź. Mały poczęstunek. Wiesz co? Ja tu już ogarnę. Dobra, ja idę się tam schować. Ja mam cię na oku, pamiętaj o tym. Dobra, dobra. No nie podoba mi się, znaczy fajnie jest no na łonie natury, rzeźkie powietrze, ale no zdecydowanie wolę miasto. Ten zgiełk, dużo się dzieje w mieście, to jest za cicho dla mnie. Swojski klimat. Nie podobają ci się takie klimaty? Paweł zaraz cię rozkręci i zrobi hałas, jak ogarnie dom. Nic się nie bój. Gadasz, widziałem, jak ci dygnął na podstawie żartu Bonzela? I wbijaj. Zgadzam się. Co to ma być? Jaki syf? Cześć. Dobry, proszę. Cześć. Bardzo mi witam. Miło. Witam. Cześć, Paweł. Patrycja. To na początek dla ciebie. No, ładnie miło, wyglądasz, ładnie się ładnie na rilach. Zapraszam ciebie tutaj. O proszę, jak się wystroiła, jak Alexis. Ale mój drogi, to? No, mogłeś tutaj troszeczkę ogarnąć. Czemu Alexis? Wiesz co, powiem ci szczerze, to jest mieszkanie mojego dziadka. Ja się nim zajmuję. Mieszkam z rodzicami i dziadek przypisał mi to mieszkanie na mnie. Ja jestem tutaj od 2 tygodni, remontuję tutaj, jestem z kolegą. Bardzo atrakcyjna dziewczyna. Wystroiła się tutaj na Sylwestra. Tutaj jest inne warunki. Na początek opowiedz o swoich tatuażach. O, ten taki przygotowany. Jasne. Mógłbyś, dziękuję tak, bardzo. Wiesz co, ja mam psy, mam dwa, mam Amstaffa i Bull Terriera. To są moje dzieci. Super. No, a ty, co u ciebie w ogóle no, znaczą? No, tutaj mam taką różę, no. Dużą. Fajna, pokaż. Tutaj mam... O, ja lubię takie. Akurat mam upadłego anioła. No, lubię takie, powiem ci, ostre kobitki. No, bardziej taki diabełek wygląda niż aniołek. Możemy razem wspólnie urządzić te dzięki mieszkanie. Dzięki, 30 lat. Żeby... Witam. Dzięki. Czemu on ją taru? Tutaj szmalu wsadziłem. Ja mogę sobie na tyle taru pozwolić, wiesz, że mogę sobie na to pozwolić, że dobrze zarabiam. Bo pracuję w biurze podróży. Na pewno na wycieczkę. Ile? A właśnie, chciałam pytać. Ile ma netto? Uwielbiam. Czyli na łapę. Z tą propozycją. Tak, tylko tak. Powiedz mi, czy ty jesteś rzeczywiście single? Jestem. Możesz Szyka? Mi w tej materii zaufać. Spojrzysz mi w oczy, ja mogę tobie spojrzeć i możemy się tak patrzeć. I zobaczymy, kto pierwszym mrugnie. Co? Jesteś singielką, ja jestem singlem. Dobry jest. Co? Tak. Kłamie jak z nut. Co jestem? Tak? No, ja też jestem singlem. Ale zobacz, jak on... Co się tu będzie? Co się stało? Kłamie w ogóle nawet nic nie rozumiem. Nie mrugnie okiem. Może coś z tego będzie. No kłamie, bo cię zraca, no ile już jakby testowane no, było. Słuchaj. No. Dziewczyna na pewno nie będzie miała nic przeciwko. Nie mam. Ja jestem singlem. Tak? No serio, to może wygrać dzięki temu. I klei się. Próbuje przekonać singielkę do... Przychodzi ciemny dzieciak na komisariat i mówi: pomóżcie mi, wczoraj zaginął mój ojciec, trafiłeś w synku w dobre miejsce, zaraz sprawdziły wszystkie. Jezus swoich Maria. Racji. Musisz się przytulić. Jasne. Nie no. Mogę usiąść na ale kolano. Dobrze, że chcieli pomóc, to każdemu trzeba pomagać. Tyle w temacie. Może za dupę łapię. Paweł, porozmawiajcie o świetlanej przyszłości. Ja powiem tobie, że chciałbym mieć swoje biuro podróży. No, jest już jakiś cel. Na pewno musisz mieć, wiesz, muszę mieć na to jakąś gotówkę. Mam odłożone tam jakieś pieniądze. A co daje, że masz biuro podróży? Razem zarządzać. To jest dobra jasne, rzecz? Ja... A może zaczęlibyśmy, tylko zrobiliśmy sobie jeden pokój? Nie, Defro. Dzięki pan Kalowski. Pan Kalowski. Dzięki za 15 lat. Witam. Co 9% zniżki? Otworzyć te biuro podróży i wtedy sama kasa by spływała. I byśmy... Czemu gówniany pomysł biuro podróży? Słaba to rzecz jest? Jeszcze. Myślisz, że można w takim pomieszczeniu biura? Można. O, już plany. Możemy go urządzić wspólnie. Hello, ja tu jestem. Co drugie biuro podróży bankrutuje? Co aż takie ratuje, spory pane? I już do ciebie leci. Wiesz co, ja na chwilę zostawię ciebie tutaj. Dobra. Możesz się rozejrzeć, a pójdę na chwilę do pokoju, dobra? Idź i się tłumacz. A tymczasem Patrycja przejrzy ci kąty, bo nie wierzy na słowo. I co, podoba ci się? O, jest i Sanik, ale nie jakaś dziewczynki. Ty, a co ona? Słuchaj, co? To dziadka jest. Ta dziewczynki, a ta dziadka, co?
Ja pierdzielę, co to są w dupę za kosmici pieprzeni ci ludzie? O, jest i stanik, ale nie jakaś dziewczynki. Ty, a co ona? Słuchaj, to dziadka jest. No właśnie. Ty. Jezus. Oni są naćpani wszyscy? To dla wnuków, powiedz, że to dla wnuków, niech ona te, nie tego. Są serduszka, skarpetki. O Boże, No tu widać przecież, że ona ma sztuczne cycki robione. Czy ja wiem? A mogę dotknąć? A mogę ci zęby wybić? No. O! Mam. Tak, to czy ja wiem, no. O, na coś trafiłam. Są tutaj damskie kosmetyki. I co teraz? Jakiś plan? Wiesz co, może ja pójdę tam, z nią pogadam, powiem, wytłumaczę jej całą sytuację, dobra? Dobra. Nie, całuj mnie, bo ja mam szminkę. Idź. Kur... To co, że masz szminkę, więc... No ale ona zobaczy. Szminka, może go... Ona cicho zobaczy. Odwagi, wracaj i działaj. Przepraszam, że tak długo byłem. Ona wygląda jak Skibidi Toilet, która... Nie wiem, co tam byłeś, ale jestem przerażona tym, co Dlaczego? Zobaczyłam. Dlaczego? Wiesz co... No, co zobaczyła? Będę ci musiała zaprowadzić, pokazać ci parę rzeczy, które no druzgotały tam. Co zobaczy? Paweł, nie poddawaj się bez walki. Spróbuj się z tego wytłumaczyć. Wiesz co, pokażę ci moje ubrania, bo przyjechałem z jednym plecakiem. Ja ci pokażę. Ale poczekaj, daj mi skończyć. No. To mówiłem ci, że mieszkam u dziadka. Do dziadka przyjeżdżają ale też różni ludzie. Ale jakiego dziadka, jak to są dziecięce matki? No ma, dziadek ma wnuki. Teraz są u dziadka też wnuki. Ale dziadek ma wnuki. Ty jesteś jego wnukiem. To jak dziadek ma wnuki. Jest duża rodzina, dziewczyno. Nie. Czyli rozumiem, że to jest jeszcze ta kosmetyczka damska. Czy... Tak, moja siostra, wiesz, czasem... Dobra, o co chodzi, bo się pogubiłem. Co tu się dzieje w ogóle? Nic, nie wiem, co się dzieje. Dobrze. Na początku coś tam było między nimi. Kto w końcu fajne, lubi dzieci? Widzę, że... Kto jest kacmenem? Się wszystko już rypło. Cały czas szukam tej toalety i do niej dojść na mogę. Pokażę ci, gdzie jest toaleta. Ja? Lady się spodziewa. Każdy? W pałacu pod Warszawą, a tu ty? Chata. Wiesz co, nie, poradzę sobie. Ja potrzebuję trochę intymności, powiedz ze sobą sama, bo po tym wszystkim, co zobaczyłam, się dowiedziałam, powiem to ci, zaraz że... zobaczysz tutaj. Że ona myśli, że on jest pedofilem? Czy nie? Nie, załatwiaj się. Paweł nie umie jej dogodzić. Może Malwina coś podpowie. Jak było? Powiem ci, że no... Te majtochy, kurwa. Boże, jeszcze jest jakieś, kurde, tutaj zapalenia płuc, dostanę jakieś choroby, nie wiem, jakieś grzyby mi wyrośnie na płucach. Wszędzie są pajęczyny, ja tak nienawidzę pająków. Wiesz co, ja teraz żałuję, że wybrałeś ten dom dziadka, tak? Już mogliśmy u ciebie w mieszkaniu. No, przynajmniej ja bym, kurwa, buraka nie jarł. Kurwa, tego jeszcze brakowało. Ja pierniczę, naprawdę pójdę do teraz. Ja tego nie zniosę, jeszcze jest syna mojego mora, Boże, jeszcze kibel obsadził, nie idę, nie, Boże, ale mi się sikać chce, nie no, nie wytrzymam, zaraz mi po nodze będzie lecieć. Patrycję ciśnie i zaraz popuści, sytuacja jest trudna, ale jest wyjście awaryjne. Boże, ale mi ulżyło. Boże, ledwo co tam się dzieje? Nie wytrzymałam to wszystko. Idź, dobra, idź, bo jeszcze tu wejdzie. Dawaj, Paweł. Paweł, dajesz. Wymyśl coś. Spróbuj ją jakoś przekonać. Przepraszam, że tak długo. No ja myślę, że przepraszasz. Co się stało? No ja już powoli muszę, wiesz, no mykać. Taki był plan, że właśnie weźmiemy ją do domu dziadka, zobaczy te warunki. Może zaproszę ciebie do mieszkania moich rodziców, tam gdzie ja mieszkam. O, tam jest to już wiele... lepiej no, brzmi. No, możemy tak zrobić. Ale... Powiem ci tak, nie mam pojęcia, co się tu w dupę dzieje, cały odcinek. No takie są właśnie kobiety, lecą, jakby zobaczyły prawdziwe mieszkanie, gdzie Paweł mieszka, to by się do niego kleiła. Taki. Wiesz co, no ja tam żyję sobie z rozmachem na poziomie i no właśnie, więc... Widać, że stara baba. No. Masz bardzo ładną figurę, wiesz? Dobrze, widać, że mięknie. To co, jesteśmy umówieni? Wiesz co, tylko musisz mi dać znać. Wiesz, jakby zobaczyła Pawła meblu, ściankę. Jakby zobaczyła, jakie on ma kieliszki. O chłopie. Dałaby mu dupy z bomby, rel. Termin ja się dostosuje. Proszę. Stara baba. Jakoś z tego wybrnął. O to chodzi. Mi bardzo miło. Nie, również nie zapomnij o kwiatach, bo to specjalnie oj, dla ciebie. Oj nie, jakbym śmiała. Wiesz co, przepraszam, że tak. Jaki ma Pawlacz. Pawlacz! Ej, czemu to się tak nazywa? Kiepskawe,
Ale nie, no są cudowne, ważne, że liczy się, tak, liczy się, wiesz co, że... Gest się tak, liczy, tak, słuchaj. Bardzo ładnie wygląda. Taki pocałunek to jest akceptowalny. Proszę. Trendy teraz. Znowu ten las? Nie, nie bój się, ja ciebie odprowadzę. Zamówiłem tobie taksówkę nawet. Nie bój się, możesz czuć się roluję bezpieczna. Ale się boję ciemności. Nie wiem, jeszcze tego nie mówiłam. Serio? No. Mogła to kupić, że Paweł jest singlem. I po wszystkim lekko nie było. Patrycja, podziel się wrażeniami. Boże, ja musiała do kibla w lesie biegać, będąc w domu. Nie pobiegła do kibla jeszcze w ogóle chyba. Nie grali. Malwina, możesz już wyjść z ukrycia. Czas na wnioski i zażalenia. Jak mi się uwierza, że jesteś singlem? A ty jak myślisz? No myślę, że tak, bo ten dom ją tak skołował, bo to wiesz, dziadek tutaj mieszka, zero jakichś twoich rzeczy. Jest to taki syf, że po prostu takie oczy. Ty, ale to czemu dziadek ma w końcu te ubrania dzieci? Nie sądziłam, że w tych czasach jeszcze można w tak mieszkać. Wiesz co, nie mogłem jej rozkminić, bo ja próbowałem, że wiesz, że mieszkam tam u rodziców w tym apartamencie. I ona już widziałam, że tam haczyk łapnęła. Tak, tak, ale kilka to... było takich. Tak, tak. No co, podobała ci się. Nie, tam na ręce za duchę łapałeś. Nie, tak? No powiem ci, że atrakcyjna jest jako kobieta, ale ty jesteś atrakcyjniejsza. Tak, tak, no, tak. Dobra, jeszcze będę miała na oku. Malwiny nie nabierzesz. Patrycja zastanowi się nad tym później. Na razie musi pokonać przeszkody i wrócić do cywilizacji. Teraz czas na Sylwestra. Prawdziwy singiel już się rozgrzewa. I on mówił, że się interesuje MMA i czymś tam. No spójrz! Czas na Sylwestra. Nawet człowiek, który pierwszy raz na oczy to widzi, to wie, że coś tu nie gra, no. Prawdziwy singiel już się rozgrzewa. Singlem jestem od 2 lat. Moja była pojechała do innego kraju. A, do Holandii. Nie, do, gdzie to było, widzowie? 4 wieże w Hanowerze. Gdzie to jest? Niemczech? Niemcy? No. Znalazła sobie w ogóle innego. W ten sposób właśnie. Zdradziła mnie. I złamała o, ci serce. Mówiłem. Dlatego postawiłeś na rozwój własny. Zajmuję się produkowaniem szyberdachu do sportowych aut. Interesują mnie sztuki walki w formie MMA. Miałem już walkę taką amatorską. Planuję przyszłość. No, MMA VIP? Wstąpić do jakiejś federacji dużej, żeby tak walczyć. Trening czyni mistrza. Chyba serio za mną. A co z kobietami? Jaki jest twój ideał? Ideał mój jest taki, żeby była szczupła. Najważniejsze, żeby był dobry charakter. Uczciwa też. Zaufanie też podstawa, co nie? A więc pora wracać do domu i się wystylizować. Byłeś z żulem? Dobra, ja idę teraz zobaczyć na koszulę, żebyś mi zobaczył ty też, czy ona leżała dla mnie okej, czy nie, co nie? Kolega służy pomocą i radą. No dobra, wszystkie najlepsze dupeczki też w tym wyrywałeś, więc zakładaj to. No i sprawdzaj od razu ten, czy nic po naszych wcześniejszych jakby tej przygodach. No to ja wiem, o co ci chodzi. Tak, ja wiem, o co ci chodzi. Dobrze przejrzyjcie wszystkie. Wiem, o co ci chodzi, wiem, o co ci chodzi. Z tego wytłumaczyć. Co tu się działo, panowie? Nie, no dobra, stary, to zabieram ze sobą, tak to? No to nie, to trzeba zabrać. To trzeba zabrać. A jeszcze to poprzekładamy od razu. O, tam coś masz? To ubrania, jak się przebierali? To jest dużo, ja pierdziel, to ja było na to. Ale wiesz co? To pozabieram, ale to zostaw, tylko nie chowaj. Może akurat będzie lubić. Dobra, dobra. Patrycji może nie się mogę spodobać. Lubi zabawę i porządek. Ej, właśnie, czekaj, bo jeszcze łazienki nie sprawdziliśmy, czy my czegoś tutaj nie mamy. Tam jakaś, nie wiem, no różowe. Jaki z Royal Division? To serio się pił na jakiś MMA VIP? U Neymana? A ty przygotowuj się. Dzięki, stary. I czekamy na nią. Dobra. Mam ochotę na taki gorący, prawdziwy romans. Jak z telenoweli, boliutskiej, rodem. Jestem gorącą dziewczyną, namiętną. Chciałabym spotkać swojego na takiej drodze. Może tutaj w programie mi się uda? I stworzymy parę? Kto wie, wszystko jest możliwe. Nie. Kumpel się chowa, Sylwester, mucha nie siada. Patrycja to niezła dżaga, może zaiskrzy. Sylwester się postarał i zamówił nawet sushi, czyli na bogato. Jak on to wyjmował z tej paki. Jezus Maria, czemu? Może zaiskrzy. Sylwester się postarał i zamówił nawet sushi, czyli na bogato. Zamówił z Biedronki, nie? Nie jest to. Cześć. Bardzo miło, Patrycja. Tak.
Ile takie chodzi? Proszę. Jak cudownie. Na ciebie. Hej. Co za program? Milionerzy. Łohoho. Całkiem niezła. Jaka kolacja. No to powiem ci, że się postarałeś, trafiasz moje gusta od samego początku. Sushi chyba też trafił, witam, więc jest dobrze. Nie pisz tak. Powiedz mi proszę, czy masz swoją kobietę? Nie, ale chciałbym mieć. Czyli rozumiem, że się z nikim na dzień dzisiejszy nie spotykasz, nawet w luźnym związku. Nie, mieszkam z kolegą, wynajmujemy te mieszkanie razem. Dobra, przynajmniej nie okłamuję. A powiedz mi, co robisz? Interesuję się sztukami MMA, walki. Naprawdę? Boże! A chcesz się czegoś nauczyć? No nie mogę. Teraz mnie popieprzy. MMA? Powiem ci, no... Jestem zawodniczką. Miała się moja pierwsza walka odbyła, ale jeszcze muszę dużo popracować jednak nad taktyką, nad techniką, także... Rozumiem. No, twoje nauki mogłyby mi się przydać. Spokojnie, co zaraz zobaczymy. To co, może skosztujemy tego sushi, nakarmisz mnie? Trening później, na początek trzeba się pożywić. Sylwestra zjadła trema, a może to jest jego pierwszy raz z kołeczkami? Boże, jak ci ręce drżą. Pierwszy to na pewno nie. Musisz mi nakarmić, co? Odważnie, chyba Patrycja wpadła w oko Sylwestrowi. Ale widać, że lubi brać do buzi. Powiedz mi, na co masz chęć? Złapać się za klank. Nie krępuj się. O, poszedł dalej. No to, no to co? Co będziemy robić? Możemy potańczyć. O, właśnie. Dobrze idzie. Boże. Skracają dystans. Taniec zbliża. Boże. O, taniec, dobra opcja. I to taki taniec zmysłowy. To Sylwek, pokaż jej tą pewność siebie. Chciałbym cię pocałować. Ej, kolega jest chyba troszeczkę ten, nie? Tak, wiesz. Możesz tutaj, wiesz, tutaj gdzieś w obrębie. No tutaj takie nefralgiczne, takie delikatne w ogóle, wiesz, miejsce na szyi gdzieś tam, no. Dobra. Zobaczymy, jak całujesz. Jest ogień? Kurde, Sylwek, no musisz tam po prostu coś rozkręcić, bo nic z tego nie będzie. Jezu. Muszę na chwilę wyjść do pokoju. Zaraz przyjdę. No to proszę, nie krępuj się, jesteś u siebie w końcu. No, muszę się wysrać, poczekasz? Omów temat z kumplem. No i jak, stary, podoba ci się? No tak, fajna jest. Jezu jest, nie? No. Boże, myślałam, że jakiś zmysł mi to rozpali. No nie, zmysł totalnie. W moim typie jeszcze ta przerwa pomiędzy zębami. Ale co, będzie coś z tego, czy nie? Jak myślisz? Myślę, że coś wyjdzie, co nie? Nie wiem, ta, jakieś co tam nie? MMA specjalnie. Coś z tego będzie, co nie? Nie. Co nie? Czyś ciemnia, bo to ja mam większą łapę tam od niego. Ten, nie? Co powiedz jej do tego, że chciałbyś zobaczyć, jak w tym dla ciebie zatańczy i w ogóle. Okej. Okay. Jakiś kurde laluś się w ogóle trafił, nie? Co jest w czasach z tymi facetami? Laluś, ona ma na myśli emotkę kolorową? Już tracę w nie w ogóle wiarę. Poprosił, żeby zatańczyła dla ciebie w tym. Dobra, dobra. Powiem takiej, że ja to kupiłem, a nie wiedziemy, jaki tam jest. Rozmiar dobra. Tak, żeby sobie wybrała. Dobra, dawaj słuchawkę i leć. Dobra. Co? Przyłóż się bardziej. Obudź w sobie tygrysa. No, już jeszcze. Mam coś dla ciebie. Co prezent. Masz fajnego dla mnie? Pokaż. Nie, krępuj się. Wow, bielizna. Czemu ją albo nie ten, dałeś? Albo ten. Dlaczego mnie dałeś na samym początku? Ale już zadowolona. No, ale co ty chciałbyś mi od razu jakoś nagle zobaczyć? Co ty to w ogóle no, chciałbym, wyobrażasz? Chciałbym, żebyś tak zatańczyła dla mnie. Takim stroju. I co ty na to? Maria. Boże. Co ja je robisz? I nic z tego? Kolega się nie popisał. Może spróbujemy się posiłać na rękę, zobaczymy. Jak ja wygram, to będziesz musiała zatańczyć dla mnie seksownie. Ale co? Ale jak ja wygram, to co? No to no to samo. To masz prawo wyjść ty z mieszkania. O własnych siłach. Ty ze mnie tutaj, wiesz. Sylwuś, ale miesz siły na zamiary, nie wygrasz. No to co? Inaczej nigdy nie wyjdziesz. Tak, kochana. Pojedynek wyrównany. Sylwek, pokaż siłę i moc. Nie daj się. Wziął to personalnie. Do siebie to wziął tą wygraną. Rękę i złamie. Skurczybyk. Wyglądałeś na takiego...
Ale on szukuje, łychę robi. Coś potrafi. Łychę robi. To wszystko wina tego czasowego sparingu, wiesz. Słowo się rzekło. Sylwek zwyciężył. Czas na wygraną. A teraz się... Ale ma na szyi Krzysiek Dominik Toretto? Zaraz pokażę auto, to się zesra. Patrycja potrafi się ruszać i rozpalać zmysły. Za dużo. Za dużo. O, ho, ho, za pupcież złapał. No jak w singlu. No, seksownie. Patrzcie. Tak. Ratka mnie demoralizuje. Mamo, ratuj. Pokaż mi, gdzie jest łazienka. Koleżko. No, oczywiście. Już jesteś bardzo zdemoralizowany. Jak miło. Jaki szarmancki. Bym cię nawrócił ojcowską ręką. Proszę. Dziękuję. Zajrzyj do kumpla i ustalcie plan gry. No i jak tam stary? No powiem ci bardzo, bardzo fajnie, ale no, trochę taka nieśmiała była. Bo złapałem ją tam za tyłek. No widziałem właśnie, że tak, no i jak, na tyłek ma dobre? Tak, tak, fajna jest, fajna. Ciekawe czy... Jezus Maria, jaka rozmowa. On mu gada jakby jakąś babę w autobusie złapał, tak no dość creepy to brzmi. Brzmi to serio dość creepy, to pachnie. Fajna i dociekliwa. Musi mieć pewność, nie, że jest facet jest wolny. No, ale przyzwoite. Nie, ironicznie chciałbym zapytać, czy ten człowiek ma autyzm? Nie wiem, widzę go pierwszy raz. Tylko że to są damskie. Patrycja ma wątpliwości. Bloody fuck, co teraz? Fox, jakiś czas to oglądamy, no. Powiedz, że tam kolega tam no, różne dziewczyny przyprowadza, no i że one tam potrzebują po prostu wtedy. Dobra. Co? Ale co? Oj, jestem ważna, jestem wartościowa, zasługuję na wszystko, co najlepsze. Wiedziałeś, że to jest tam napisane? Nie. Stary, ja tego nie pisałem. No to ja powiem, że to... twoje dziewczyny. No, to wszystko możesz, że moje dziewczyny. No, no, to twoje dziewczyny. Dobra, leć. No to się tłumacz, wiesz, co mówić. Te tłumaczenia. No hej. No hej. Kiedy nioch? Niedługo. A co to jest? To są perfumy. Kobiety, kolegi. To są perfumy. Jesteś Rossmann. Mało wiarygodny. Stres cię zżera. Aha. No i coś nie jest przekonana. A ta karteczka tamta motywacyjna, to jest, wiesz, żeńska powiedz musiała to napisać, wiesz, jestem ważna. To jest karteczka takiej jednej dziewczyny, a która się tam... Ale ja... Jezus. To chyba nie wygra. Jezus. No nie najlepiej mu poszło. Dziewczyny. Co poznałem na dyskotece. Wcześniej poznałem na dyskotece. Ale, ale powiedz mi, co do cholery jasnej dalej ta karteczka tej kobiety, która tu już nie przychodzi, robi. Ona tu nie przychodzi, tylko ona to tą karteczkę powiesiła, a ja zapomniałem o tej karteczce. No ty do lodówki nie zaglądasz? To po ci ta karteczka. I się zaplątał. Nie wygląda to dobrze. Mógł powiedzieć, że mamy. Niestety. Wiesz co, może będzie lepiej, jak ja się niedługo stąd, wiesz, zamienię na siebie, bo to widzę, że... A, że już ta rozmowa na dzisiaj nie ma sensu. Wiesz co, już mnie po prostu znów znudziło to. A to niech już sobie idzie. No to pa. Pa. O, to ty wiesz, to się tam, wiesz, zrygniemy gdzieś jeszcze coś. Tak, okej. Okay. No, było miło. Pa. Pa. Poszło średnio. Patrycja kuratorka poszła. A nie Sylwester, mogę, ciężko. Jakie ma odczucia? No myślę, że jest fajna, inteligentna, że można się z nią związać. No. Chyba jakbyś ją związał. Co ty w dupę gadasz, kolego? Tylko trochę ten charakter. Że, no troszkę taki nie w moim stylu. W ogóle chemii nie było, Boże, kolejny taki ciak. Pan myśli, że mu dobrze poszło, no. To bo kolega mu złe rady dawał, no. Ciapek jakiś, laluś. Siadaj obok. Jak oceniasz? Jakiego kusiciela tak? Byś jej zrobił? Chyba to wygraliśmy. Mam nadzieję. Myślę, że powinna w to uwierzyć. Mam nadzieję. Aczkolwiek... No. No, zamoczyć nie zamoczysz, ale wygrana będzie. Jezu. Ile on ma lat? Gada jakby miał 50, a wygląda jakby miał 15. Nie jest dobrze.
No. Oni wszyscy się, kurde, nadają do tarcia chrzanu i pchania karuzeli, co najwyżej, a nie na mojego partnera. Żaden nie jest w stanie... Ej, wydaje mi się, że źle dali uczestniczki. We wczorajszym odcinku powinna być ta, a tamta z wczoraj w tym. Nie? Jakby pomylili chyba baby do odcinka. Bytu w ogóle. Ja nie może tak powiedzieć Quinton. W ogóle wziąć. No ja bym stary na nią uważał. Ona mi się groźna wydaje. Nie, no to fajnie. Miła jest. Nie no, miła, no stary, no wredna była strasznie. No atrakcyjna. No atrakcyjna tak, no ja widzę, gdzie ci tam wzrok uciekał, no rączki w sumie też. No. Ale no... Z charakterkiem jest mocnym. Sylwek może... Co to jest... Co oni analizują? Co to za rozmowa jest? Serio ludzie tak rozmawiają, czy im to kazali powiedzieć? Co to w dupę było? Pytam się. Lubi takie dominujące, a Patrycja musi się chwilę zastanowić. Tak może, już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu. Wszyscy zainteresowani stawili się w komplecie i czekają na singielkę. Kto wygra? Cześć chłopaki. Wygra chyba pierwszy, mi się wydaje. Cześć. Cześć. Czyli ten Bill. Bill. Jak na Oscary. Bill. Bill. Otóż na początku byłeś bardzo nieśmiały, aż ci, nie wiem, miałeś takie pewne drgania były od ciebie, tak by dziewczyna gdzieś tam była w pokoju i patrzyła na ciebie, bałeś się mnie dotknąć, a nagle przyszedłeś taki odmieniony. No powiem tak, gdybym był w związku, to raczej nie zrobiłbym czegoś takiego. Nie doszedłbym do takiego momentu, gdzie mógłbym jakby przekroczyć jakąś barierę, tak, fizyczną. Ile ona ma lat? Co oni tam robili? Ta śmietana była matko, na twierdziach tutaj na szyi. I ty nie byłaś zazdrosna? Nie. Paweł, jak to wygląda u ciebie? To tak jak ja tobie wcześniej mówiłem, ja jestem singlem. Chciałem cię przeprosić za wczorajszą sytuację, która była, gdzie mogłem naszą randkę zorganizować w innym miejscu, nie u dziadka. Myślę, że Paweł ma szansę. Sylwester. Dla mnie to ty w ogóle, ty dla mnie to ty ewidentnie kłamiesz, bo jeżeli byłbyś singlem i chciał przytulić hajs, Dedek, o 7. To się bardziej postarał dla niego. O to, żeby Dead. Rzeczywiście no wygrać go, nie? Gdzieś tam byś, nie wiem, mnie pocałował. Nie, ja jestem singlem, ten, tak jak mówiłem wcześniej. Ten twój kolega jest. Przekonałeś mnie. No. No. Myślałem, że to ją może przekona. Przekonał mnie. Chłopaki. Jak tam wspominacie spotkanie mówiłem ze mną? Ci, tak? Jak wrażenia? Jesteś atrakcyjną kobietą. Podobasz mi się. Cię chętnie zabrał jakąś fajną podróż. Słuchaj, ja tutaj nie przyszłam budować relacji, szukać faceta na stałe, tylko przyszłam się dobrze pobawić, szukam rozgłosu. Nie chcę zarobić hajs. Właśnie wygląda na takie... Odpowiedział jej rzuciem. Szukam rozgłosu. Nie chcę zarobić hajs. Właśnie wygląda na takiego wyciszonego przez to, że ma no. Mi się bardzo randka podobała. Mhm. Tak jak wspominałem, jesteś atrakcyjną kobietą. Każdy z was nie najlepiej mu poszło. Ja zazwyczaj miałem kobiety zawsze starsze ode mnie. I nie przeszkadzałoby mi to też mieć kobiety właśnie starsze ode mnie. Ciekawe kogo wybrać. Aj, czekamy. Dobra. Chyba weźmie Billa albo tego starego. Jest... To twoim zdaniem? Nie no, chyba Billa weźmie, nie? I powiedz to wreszcie. Bill. Odwagi. Bill. Zong, przegrałaś. Bill nie jest singlem. Jest! Ograł cię chłopak, który ostro grał, przekraczając granice pod okiem i na specjalne. Czemu ci żal singla? Nie, jednak pozwoliła, no. Ja nie jestem zdziwiona, bo po prostu są takie, a nie inne czasy i... I za pieniądze no ludzie są dużo w stanie zrobić. No trochę. Czy ona właśnie próbuje umoralniać ludzi? Czy ją popije przyło do reszty? Paweł przedobrzył. No nie udało się, to była gra, tak? Tak. Ale cieszę się, że nikomu nic nie zlizywał, jakieś bite śmietany. Nie wybrałam Sylwestra dlatego, że był tak bardzo onieśmielony moją osobą, byłam pewna, że za... Totalnie po nim pojechał, on liczył chyba na coś więcej, no ale... No kolega powinien mu właśnie pomóc, skoro tam był, powiedzieć, że mu gówniano poszło, a niego jeszcze oszukuje. Kolega do wymiany. Jest jego dziewczyna. Miałem taką strategię, żeby zagrać tak nie śmiałego, co nie? Gratulacje dla was. Aha, zagrać? Okej, to gra aktorska. Okej. Bardzo proszę, należy wam się choć, kochana.
Moja strategia, jak widać, Napoleon, okazała się bardzo słuszna. Widziałam, że na początku był zestresowany trochę i wiedziałam, że jak mu dodam trochę otuchy, to ona uwierzy, tak? A tym bardziej, że Bill, no nie oszukujmy się, nie jest brzydkim chłopakiem, to gdzieś tam ją mógł zaczarować trochę. To jego dziewczyna przejęła inicjatywę i to ona wygrała to. A on po prostu się ogarnął, bo wiedział, że może po prostu to zrobić, bo dostał na to przyzwolenie. Dzięki za grę. Super, ja również. Miro. No te nagrody. Debil. No, czemu? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę